Dzień dobry moi drodzy, Bartłomiej Ryś, Polski Karawanin. Kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy sezon letni. Długi weekend czerwcowy już powoli chyli się do końca. Natomiast ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy samochód, który kupił mój przyjaciel, który ponownie zawitał oczywiście na kemping Aleksa w Chłapowie. Samochód znajduje się tuż za mną, kosztuje mnóstwo, wygląda fenomenalnie. No i jest niemieckiego producenta, czyli marki Kartago. Zapraszam do materiału. Moi drodzy, tak się prezentuje najnowsze Kartago, które zostało odebrane na zaledwie parę dni, tuż przed właśnie dziewiczym rejsem na kemping Aleksa w Chłapowie. Tak jak możecie zobaczyć, jest to naprawdę piękna, duża Integra marki, jak sami możecie zobaczyć, Kartago. Samochód bazuje na podwoziu Iveco, no i oczywiście jest gigantycznych rozmiarów. Ten samochód, jeżeli chodzi o długość, mierzy około 8 metrów i 80 cm, ale spektakularna naprawdę jest jego wysokość. Tu ona jest jeszcze dodatkowo podbita ze względu na to, że właściciel i właścicielka oczywiście domontowali hydrauliczne podpory i w ten sposób po przyjeździe na miejsce wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by cały kamper został automatycznie wypoziomowany, ale jednocześnie cały samochód, jak możecie zobaczyć, rośnie. I tak, Kartago Chic S Plus, tak możecie tutaj zobaczyć, przeczytać, tak dokładnie nazywa się ten model, mierzy prawie 3,5 metra wysokości, oczywiście z zamontowaną na dachu klimatyzacją, z zamontowaną na dachu anteną satelitarną, którą chociażby możecie zobaczyć tutaj. Na co robi naprawdę gigantyczne wrażenie, przynajmniej na mnie, to gigantyczny luk bagażowy. Spójrzcie, ile tu jest dostępnego miejsca. Bezproblemowo zmieścimy nie tylko akcesoria, buty, butle gazowe, ale też spokojnie zmieścimy rowery, zmieścimy nawet mały skuter. Bezproblemowo oczywiście całość tutaj też możemy zabezpieczyć. Gdy pójdziemy na tył i otworzę Wam luk bagażowy z drugiej strony, to zobaczycie, że jest tu nawet pełna instalacja przygotowana do ładowania chociażby elektrycznych rowerów. Jest też możliwość podłączenia wyjścia antenowego tutaj, żeby na zewnątrz mógł sobie chociażby dzisiaj obejrzeć wyścig Formuły 1. A dlaczego nie? Bo zawsze o tej piłce nożnej, prawda? No właśnie. Zewnętrzny prysznic, dodatkowa gigantyczna przetwornica Dometica zlokalizowana tutaj w centralnym punkcie. Oczywiście cały luk bagażowy jest ogrzewany, izolowany. Dodatkowo tutaj jest oczywiście oświetlony. Cały kamper jest w pełni przystosowany do bytowania w warunkach zimowych. Czy jest ładny? I to jest właśnie kwestia... co komu leży. Jeden lubi pomidorowo, drugi lubi ogórkowo. Mi wygląd samochodów Kartago leży bardzo, bardzo mocno. Pomimo tego, że często mówi się o tych samochodach, że są nieco dziadkowozami, prawda? No spójrzcie na to. Ja uważam, że zdecydowanie nie. Nowy design. Rzućmy okiem na przednie światła. Są pięknie poprowadzone. Gigantyczny, duży grill. Piękny znaczek Kartago. Bardzo ładna linia, płaskie okna, zobaczcie, one są praktycznie, nie wystają poza ściany boczne samochodu. Aha, właśnie, przy okazji, wlew do wody. Moi drodzy, właściciel zdecydował się na samochód powyżej 3,5 tony właśnie z tego powodu. Niezależność przede wszystkim wodna i oczywiście energetyczna. Tutaj nie ma problemu z zatankowaniem 300-litrowego zbiornika wody. No i też, co ważne, nie ma tutaj kasety. Jest pojemnik właśnie na wodę, również czarną, nie tylko szarą i czarną. Wygląd z tyłu, kamera cofania kolorowa, szerokokątna, też Dometica. Bardzo ładny wygląd. Tutaj macie przeznaczone miejsce na hak holowniczy, ale właściciel nie zdecydował się go zamontować w fabryce, ze względu oczywiście na koszta. Przedstawiciele Kartago powiedzieli mu, że koszt montażu takiego haka razem z wiązką to jest około 15 tysięcy złotych. Wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, zdejmuję buciki, moi drodzy, bo tutaj jest pięknie wysprzątane, pięknie przygotowane. Właścicielka naprawdę postarała się, żeby ten samochód idealnie przygotować do naszej dzisiejszej prezentacji. Spójrzcie sami. Przede wszystkim podwozie Iveco. Podwozie Iveco, mocna jednostka diesla pod maską, połączone całość z automatem.
Tu widzicie system poziomujący, system zawieszenia pneumatycznego. To już właściciel miał w poprzednim kamperze, tutaj również na takie rozwiązanie się zdecydował i naprawdę on zwiększa, realnie zwiększa takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności na drodze podczas podróżowania tym samochodem. Warto zwrócić uwagę, że ta przestrzeń pomiędzy kierownicą, tutaj tym pulpitem, a przednią szybą nie jest tak gigantyczna jak w innych Integrach. Zwróćcie uwagę, że często się śmiejemy podczas testów, że tutaj swobodnie może nawet leżeć jedna osoba dorosła i bez problemu się tutaj odnajdzie, a tu rzeczywiście ta przestrzeń jest mniejsza, co uważam jest bardzo dużą zaletą, bo wpływa na to, w jak łatwy sposób podróżujemy tym samochodem, jak wygląda jego prowadzenie. Oczywiście roleta przednia elektryczna. Zaraz Wam pokażę, tutaj jest taki przycisk, o tutaj, w tym miejscu, tu naciskam i w tym momencie przednia roleta oczywiście opuszcza się do samego dołu w sposób całkowicie zautomatyzowany. Co ciekawe, słuchajcie, można zrobić to nawet w ten sposób, że może to być osłonka od słońca, powiedzmy rozciągnięta na tyle. Równocześnie możemy roletę zamknąć od góry i przesunąć ją tylko w dół i ten sam zabezpieczyć na przykład do połowy szyby, żebyśmy tu mieli piękny widok, a tu odgrodzeni od wścibskich wzroków naszych sąsiadów. Przednie fotele, skóra, oczywiście pełna skóra, jak sami możecie zobaczyć, prawdziwa, naturalna skóra, bardzo ładnie wszystko wygląda. Zresztą Kartago, jeżeli chodzi o design, czyli połączenie kolorów, jest naprawdę moim zdaniem marką zdecydowanie topową. Mamy tutaj białe fronty meblowe, zrobione na wysoki połysk, delikatne wstawki, chromowane, no i do tego właśnie ta skóra, drobne tutaj elementy imitujące drewno, oczywiście z odpowiednim logotypem producenta. Całość wygląda fenomenalnie, a uważam też, że przednie fotele, jeżeli chodzi o komfort jazdy, należą do naprawdę absolutnie topowej marki, topowej półki. No tu jest po prostu pięknie, wygodnie, komfortowo, no i jakby tak nie powiedzieć, no luksusowo, prawda, no jak najbardziej. Z ciekawostek jeszcze właściciel postanowił wymienić to radio Pioniera na stację multimedialną, prawdopodobnie Zenka, dopasowaną do potrzeb karawaningowców, więc tak to będzie wyglądało. Całość oczywiście bardzo ładnie wygląda. Sami możecie zrobić dodatkowe elementy ze skóry, piękne szycie. No całość prezentuje się superancko. Natomiast wróćmy tutaj do centralnego punktu, czyli do salonu. Salon, tutaj mam w kształcie litery L, stolik, pomimo tego, że wydaje się być niewielki, to jest oczywiście rozkładany, ale teraz nie chcę go tutaj popsuć, bo mam tylko do dyspozycji, jak zawsze, jedną dłoń. Natomiast musicie uwierzyć na słowo, tu nawet widać specjalną linię, że stolik może się powiększyć i w ten sposób cała załoga zmieści się tutaj bez najmniejszego problemu. Dwa pasy i dwa miejsca homologowane do jazdy i oczywiście dwa miejsca homologowane do jazdy z przodu. Łącznie jest to oczywiście kamper czteroosobowy. Szafki, szafeczki, dodatkowe wstawki. Tu mamy oczywiście do dyspozycji też dodatkowe łóżko. I co ciekawe, o, pokażę Wam chociaż tylko tyle, żeby nie składać przednich foteli. Co ciekawe, moi drodzy, to łóżko jest sterowane manualnie, nie elektrycznie. Ja uważam to za dużą zaletę z jednego prostego względu. Mechanizmy opuszczania elektrycznych łóżek zazwyczaj psują się szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. Po drugie, cała praca związana z opuszczaniem łóżka i potem popychaniem do góry właśnie przez te siłowniki elektryczne zajmuje zawsze zbyt dużo czasu. Tutaj wystarczy, jak sami widzicie, jeden ruch ręki, blokada i łóżko jest gotowe i możemy kamperem podróżować dalej. Oczywiście nie mógłbym nie zwrócić uwagi na te piękne zegary, które jest chyba charakterystycznym elementem właśnie tej marki Kartago. One od zawsze są zamontowane w tym miejscu i prezentują się naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Jedziemy dalej, moi drodzy. Jeżeli spędzamy czas tutaj w salonie, siedzimy tu, bądź tu, spożywamy posiłki, to warto czasem sobie rzucić okiem, może nie w taką pogodę jak dzisiaj, bo dzisiaj naprawdę mamy letnią aurę, natomiast kiedy pada, kiedy jest brzydko, warto sobie wspomóc i tutaj, moi drodzy, wysunąć 40-calowy telewizor. 40-calowy telewizor w kamperze.
Proszę bardzo, wyjechał, jest gotowy, jest świetnie zlokalizowany, ponieważ idealnie tutaj wpisuje się w cały salon, więc czteroosobowa załoga, nawet ze znajomymi, może swobodnie spędzić czas, oglądać sobie ulubioną mecz czy serial. Naprawdę fajne rozwiązanie, co w połączeniu z automatyczną anteną satelitarną daje nieograniczone możliwości oglądania. Oczywiście telewizor możemy też podłączyć do Netflixa, jest wyposażony w funkcjonalności typu smart, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Idziemy dalej. Kartago. Kartago to oczywiście takie piękne dodatkowe wstawki, dodatkowe elementy. To jest, moi drodzy, jak myślicie, szkło czy melamina? Oczywiście, że szkło. Wszystko jest szklane. Szklanki również dedykowane marki Kartago są oczywiście wykonane w pełni z szkła. Przejdziemy tutaj, bo tu jest zazwyczaj nudno, natomiast to właśnie w takich elementach zaklęta jest magia takich kamperów i też ich cena oczywiście, bo mamy tutaj możliwość sterowania przetwornicą, mamy oczywiście ogrzewanie Alde, nie znajdziemy tutaj naddmuchowej trumy, tylko oczywiście ciche domowe Alde, oczywiście z możliwością regulacji nie tylko na gaz, ale również na podłączenie do prądu i wtedy ogrzewanie wspomaga się dodatkowymi grzałkami elektrycznymi, panel sterowania. Tak jak mówiłem, bardzo duże, wielosetlitrowe zbiorniki na wodę czystą, na wodę szarą i też oczywiście na wodę czarną. Mamy kluczyki, tu są kluczyki od tego pojazdu, też rzućmy okiem. No, nie wygląda to zachwycająco. Standardowy kluczyk od samochodu dostawczego marki Iveco, natomiast jest. Chciałbym dzierżyć i być właścicielem właśnie takich, moi drodzy, kluczyków. Główne wejście, lodówka. Przechodzimy powoli do aneksu kuchennego, już to, co znamy z innych rozwiązań, czyli dwustronnie otwierana lodówka z lewej, z prawej, z osobnym, moi drodzy, zamrażalnikiem i oczywiście osobnym piekarnikiem gazowym, w którym możemy przygotować sobie świeże bułki, świeży chleb, to jak najbardziej jest tutaj, moi drodzy, możliwe. Bardzo fajne rozwiązanie, chociaż słyszałem, że żona właściciela stwierdziła, że lepszym wyborem byłaby mikrofalówka zamiast piekarnika, no ale to są oczywiście indywidualne preferencje każdego z użytkowników. Moi drodzy, aneks kuchenny, gigantyczny aneks kuchenny. Za pomocą jednego przycisku, tutaj zlokalizowanego w tym miejscu, otwieramy i zamykamy wszystkie szafki, wszystkie szuflady dolne i za pomocą tego jednego przycisku jesteśmy przygotowani do jazdy i zabezpieczeni. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie, które powinno wejść na stałe do wszystkich kamperów, bo ile razy ktoś nie zamknie szafki, ile razy ta szafka wypadnie, połamie się, narażając nas na dodatkowe koszty, tutaj z tym przyciskiem nie ma absolutnie żadnej bojaźni o to, że coś gdzieś zostawiliśmy otwarte i coś nam się otworzy i zniszczy w trakcie jazdy. Fajny patent dodatkowy znajduje się tutaj, w tym miejscu. Taka bardzo podłużna szafka typu cargo. Tu jest miejsce dedykowane, moi drodzy, na wino. Natomiast tu mamy do dyspozycji dwa śmietniczki. I od razu możemy rozpocząć segregację śmieci, przebywając czy to na dziko, czy to oczywiście na kempingu. Zamykamy. Gigantyczna przestrzeń, tak jak sami możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o przygotowanie potraw. Tutaj oczywiście możemy odblokować, mieć dostęp do zlewu. Ale ta przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń, ale też jakość materiałów. Nie wiem, czy Wam mówiłem, chyba w tym materiale kamper ma 6700 kg dopuszczalnej masy całkowitej. To powoduje, że wszystkie blaty, wszystkie szafki, wszystkie uchwyty działają naprawdę rewelacyjnie i czuć jakość wykonania tego samochodu. Naprawdę, w każdym dosłownie, moi drodzy, calu, jeżeli chodzi o samochody właśnie powyżej 3,5 tony. Wchodzimy do tyłu, powolutku kierujemy się do tyłu i tutaj dochodzimy do części sanitarnej. Bardzo duża kabina prysznicowa. W pierwszym momencie, kiedy wszedłem po raz pierwszy raz do tego Kartago, zwróciłem uwagę na tę kabinę prysznicową, myśląc, że jest zbyt mała. Natomiast kiedy wejdziemy naprawdę do środka i zamkniemy przestrzeń po lewej i po prawej stronie, to i tak tutaj mamy naprawdę na tyle dużo miejsca, że mogę swobodnie się obracać wokół własnej osi, wziąć prysznic czy uruchomić deszczownicę, która też tutaj jest, moi drodzy, zainstalowana i swobodnie te czynności higieniczno-sanitarne sobie na spokojnie wykonać. Więc kabina
Nie można z pewnością o niej powiedzieć, że jest mała. Może się taka wydawać na pierwszy rzut oka. Tutaj umywalka, duża umywalka. Oczywiście poszczególne szafki, szuflady. Kolejna rzecz. Tu mamy też możliwość pochowania sobie rzeczy. Całość jest oczywiście podświetlana po lewej, po prawej stronie. Generalnie całe oświetlenie, słuchajcie, w tym kamperze powoduje, że naprawdę jest przytulnie, jest bardzo domowo, jest bardzo ciepło i to fajnie wszystko współgra, w sensie i oświetlenie, ciepłe oświetlenie i ten charakterystyczny kolor mebli. Dla mnie charakterystyczny, bo do każdego Kartago, w którym byłem, ten krój mebli, ich kolor jest bardzo, bardzo podobny. Najwidoczniej to po prostu pasuje, jeżeli chodzi o klientów i ich wybór. Przechodzimy dalej. Toaleta jest osobnym pomieszczeniem. Tutaj możecie zobaczyć grzejniczek na ręczniczki i to też jest element, jeden z niewielu widocznych elementów systemu grzewczego Alde. Na toaleta, toaleta ma osobne pomieszczenie. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj przestrzeń na nogi. Nawet tutaj jest takie dodatkowe wycięcie, więc swobodnie można zrobić swoje poranne rzeczy. Natomiast co ważne, zamykamy tą przestrzeń i wtedy te brzydkie zapachy po prostu nie wylatują nam do wnętrza samochodu. Bardzo duża szafa. Sami możecie zobaczyć na ubrania. No i oczywiście przechodzimy tym samym do tylnej sypialni. Główne łóżko w układzie wyspowym, w układzie centralnym. Jak sami widzicie, nawet kocyk właściciele dostali specjalny z logotypem Kartago. Natomiast zwróćcie uwagę, jak duże jest to łóżko. Ja sobie pozwolę, słuchajcie, tutaj się na chwileczkę, moi drodzy, położyć. Sami widzicie, ja mam 1,85 cm wzrostu i w momencie, kiedy sobie leżę na łóżku, to jeszcze mam mnóstwo tej przestrzeni, zarówno jeżeli chodzi o długość, jak i szerokość tego łóżka, więc tutaj bezproblemowo dwie osoby dorosłe zmieszczą się na luzie, po prostu na luzie. Każda z nich ma do dyspozycji po lewej, po prawej stronie swoje szafy. Są też dodatkowe szufladki, jest okienko dachowe, okienko po lewej i po prawej stronie. A co ciekawe, klimatyzację, bo oczywiście takowa też się tutaj znajduje, zainstalowano w tym miejscu Truma Avanta i uważam, że to jest o wiele lepsza lokalizacja, niż miałaby się ta klimatyzacja pojawić tutaj, w tym oknie. Wiecie dlaczego? W momencie, kiedy śpicie, to niestety te zimne powietrze dmucha wam tuż nad głowami. Być może dobrym wyborem byłoby to miejsce. Nie wiem, właściciel też mówi, że jeszcze się zastanowi nad odpowiednim miejscem dla tego klimatyzatora. Tutaj w sypialni dodatkowy mały telewizor. Całą sypialnię możemy też oczywiście odciąć. Jak sami widzicie, o, tutaj jest, o. Takie drzwiczki z dodatkowym lusem z tej strony i oczywiście z lewej i z prawej i wtedy odcinamy całkowicie tą sypialnię. Tu mogą rządzić rodzice, tam mogą spać dzieci, bądź też, moi drodzy, na odwrót. Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, natomiast w kontekście takiego samochodu nie można nie wspomnieć o cenie. Właściciel zdradził mi tak pi razy oko, że za tego kampera po już doposażeniu zapłacił około 190 tysięcy euro netto bez podatku akcyzowego, no i netto, czyli bez podatku VAT. Musiał go zakupić w Austrii u lokalnego dealera austriackiego, ponieważ w Polsce, w naszym lokalnej firmie, takiego modelu po prostu nie było. Czy to dużo? To jest bardzo dobre pytanie. W obecnej koniunkturze jak najbardziej na tym samochodzie można jeszcze swobodnie zarobić. Spokojnie, przy odpowiednim użytkowaniu ten samochód może podróżować nawet rok, dwa, trzy, by potem sprzedać go za podobną bądź niewiele niższą kwotę. I z pewnością wynajem takiego samochodu na rok, dwa lub trzy zdecydowanie jest procesem o wiele bardziej kosztownym. Czy polecam i czy warto, moi drodzy? Na takie pytanie musicie odpowiedzieć sobie po takim materiale sami. Ja uważam, że jest to samochód przepiękny, fenomenalny, aczkolwiek skierowany do nieco starszej grupy ze względu na to, jak wygląda, jak się prezentuje w środku. Jest takim Mercedesem, jeżeli chodzi o wszystkie dostępne kampery na naszym rynku. Pięknie Wam dziękuję. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie dodatkowe pytania, sekcje komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Dzięki, panie właściciel!
za możliwość materiału. Nie chciał Wam się dzisiaj pokazywać, stoi tutaj, cały czas mnie obserwuje, ale bardzo mu dziękuję za to, że dał możliwość nam pokazania, a jego żonie, która stoi na wprost, bardzo dziękuję za przepiękne przygotowanie tego samochodu do dzisiejszej prezentacji. Trzymajcie się ciepło, miłych wakacji, wszystkiego dobrego.